Mam na imię Mariola, jestem ze Strzelec. Bierzemy udział w projekcie polsko-niemieckim. Pomagamy tutaj w tworzeniu scenografii. Drodzy Państwo, spotkania teatrów lalkowych, które odbywają się w miejscowości Długie między 24 a 29 czerwca 2013 roku, są taką akcją bardzo innowacyjną, bo od wielu lat prowadzimy w warsztacie terapii zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich koło teatralne i postanowiliśmy zrobić coś wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Niemiec. I teraz wypadałoby jeszcze raz puścić ten sam fragment muzyczny, tylko ciszej. Mam na imię Paweł i biorę udział w projekcie polsko-niemieckim w teatrze lalkowym na Długim. Od rana mam próbę i użyję te sztuki. Czerwony kapturek się odwraca. Odwraca. No, on ciałkiem się odwraca. Ciach. Idzie. Odwraca się jeszcze raz. Macha do wilka. No, wilk tamtego. Dobra. I schodzi. Dzień dobry, nazywam się Rafał Osowski. Właśnie przebywamy na Długim. Na projekcie polsko-niemieckim, gdzie odgrywamy przedstawienie dla dzieci z przedszkola pod tytułem Czerwony Kapturek. Ja właśnie odgrywam tą rolę czerwonego kapturka. Poza tym jest świetnie, fajnie się bawię i no jest super. Przyjechałem z Dobiegniewa, mam 23 lata. Chodzę na warsztaty terapii zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich. Biorę udział w projekcie polsko-niemieckim spotkań teatru lalkowego. Tworzymy przedstawienie pod tytułem Czerwony Kapturek. W piątek będziemy odgrywać rolę w Strzelcach Krajeńskich w Domu Kultury Teatr. Podkładam muzykę do przedstawienia pod tytułem Czerwony Kapturek. Ich heiße Jana Seidler, komme aus Germany. Cześć, nazywam się Jana Seidler, pochodzę z Niemiec, gram w przedstawieniu. Tam w tle widzimy Gajowego, w którego rolę się wczeliłam. Und wir hoffen, dass wir sehr viel Spaß haben. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy świetnie bawić. Mówi tylko, zejdź mi z drogi, za pokrany chyba z drogi. Palmy są u lód, tapki ze mnie, tapki ze mnie są. Będzie w drodze, aż te święta zrobić mogę. Już spróbuję, choć kaprówka, zaraz zacznie ma zmurka. Eksploduję, choć kaprówka, zaraz zacznie ma zmurka. Ja, hier ist Ingrid Krawczyk. Cześć, to Inga Krawczyk.
biorę udział w przedstawieniu i robię to dla mojej wnuczki. Theater mache ich mit und mache für mein Enkelkind, dass die wisst, dass Oma hier war. Teraz będę sobie spał, bo ja jestem fitness Klaus. Tworzymy warsztaty polsko-niemieckie, robimy wspólną bajkę Czerwonego Kapturka. Praca jest bardzo fajna, ludzie, z którymi pracuję, są bardzo chętni, są chłonni pracy, nowej przygody z teatrem. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że ten projekt dojdzie do fajnego skutku i finał będziemy mogli sobie obejrzeć w Domu Kultury w Strzelcach Krajeńskich. Dzisiaj luzacko. Powiedzcie mi, czy wiecie, czemu tu jesteście? Na pewno wiecie, czemu tu jesteście? Ale słuchajcie, bo są takie dzieci, które nie wiedzą. Przyszliście na... Zobaczcie, robimy takie wielkie koła. Raz. Dwa. Trzy. Hokus pokus. Bym zalabym a psik. I czarujemy bajkę. Das Mädchen versprach, dass sie direkt zu ihrer Großmutter geht und dass es bald nach Hause zurückkommt. Mit großer Freude machte sie sich auf den Weg. Była piękna pogoda, słonko świeciło, ptaszki śpiewały, a czerwony kapturek wesoło podskakując zmierzał do domu babci, zatrzymując się czasami, aby narwać polnych kwiatów. Czemu masz taki zachrypnięty głos?
Warum hast du so heißere Stimme? Przeziębiłam się, moje drogie dziecko. A czemu masz takie wybałuszone oczy, babciu? Und warum hast du so große Augen? Podskoczyło mi ciśnienie! Ratuje, że cię po babunie kocha skrycie. Głupi bliku, zejdź mi z drogi, zakochany, wydam z drogi. Mogę palić sobą lód. Taki ze mnie, taki ze mnie zód. Ze mnie zód! A gdy wilk mi wejdzie w drogę, pasztet wilka zrobić mogę. Niech spróbuje tchnąć kapturka, zaraz zacznie matko ruka. Niech spróbuje tchnąć kapturka, zaraz zacznie matko ruka. Gajowy szybko pobiegł do chatki babci. Der Jäger ist so schnell wie möglich nach dem Haus von Oma. Po cichu wszedł do środka. Leise ist ins Haus gegangen. A na łóżku babci zobaczył wilka. Na sobie w życiu bywa, co się zdarzyło, znów się zdarza, coś za. No proszę, mam nadzieję, że przygotowane przez nas przedstawienie bardzo się wam podobało, przypadło wam do gustu, bo pomimo tego, że trwało niewiele ponad 20 minut, to efekt bardzo ciężkiej pracy. Chciałbym szczerze podziękować panu Janowi Murzyńskiemu, który udźwignął to wszystko, jeśli chodzi o przygotowanie artystyczne. Pani Alicji Bieniek, którą nazywam zawsze dyrektorem technicznym. Zawsze piękne lalki i wszystkim artystom, dzięki którym mogliście dzisiaj oglądać to cudowne przedstawienie. Dziękujemy wam ślicznie.